zatwardzenie, przyczyny i objawy. Domowe sposoby na zaparcia. Stres oraz dieta uboga w produkty o wysokiej zawartości błonnika pokarmowego, a także w pleny, natomiast obfitująca w żywność wysoko przetworzona, sprzyjaja zaparciom, które w potocznym języku określane są również jako zatwardzenia. W poniższym artykule postaram się przybliżyć, w jaki prawidłowo komponować swoje posiłki, aby problem zaparć nas nie dotyczył. Spis treści: zatwardzenie, zatwardzenie, przyczyny zatwardzenie, objawy, co jest na zatwardzenie, domowe sposoby na zatwardzenie niemowlę, zatwardzenie u niemowlaka, co stosować na zatwardzenie u niemowlaka. Prawidłowa częstość oddawania stolca u dzieci powinna mieścić się w zakresie od 3 razy dziennie do 1 razu na 3 dni. Jeśli defekacja występuje rzadziej i wymaga dużego wysiłku, wówczas mówimy o zaparciu. Może być ono wywołane różnymi czynnikami. 1. Czytaj więcej. Zatwardzenie mówi, co o zatwardzeniu. Mamy na myśli sytuację, kiedy częstość oddawania stolca jest mniejsza niż 3 razy w ciągu 7 dni lub gdy obserwujemy, że stolce są twarde, zbite, odwodnione, grudkowate, a także oddawane są z wysiłkiem. Zaparcia są zaliczane do grupy schorzeń wynikających z zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego, a elementem dotkniętym tym zaburzeniem jest jelito grube. Zaburzeniem czynnościowym przewodu pokarmowego określamy taki stan, kiedy u pacjenta stwierdza się nieprawidłowości w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego, tutaj trudność w defekacji, czemu nie towarzysza żadne odchylenia w wykonanych badaniach dodatkowych, np. morfologii, USG, TK i innych. W przypadku zaparć czynnościowych można wyróżnić 3 jednostki chorobowe: zespół jelita drażliwego, zaparcie ze zwolnionym pasazem jelitowym oraz zaburzenia wypróżnień spowodowane nieprawidłowa funkcja mięśni dna miednicy i zwieracza odbytu. Zaparcia domowe, sposoby na zaparcia: siemię lniane, olej rycynowy, olej lniany, suszone sliwki. Ziola zaparcia to jeden z najbardziej powszechnych i niespecyficznych objawów związanych z zaburzeniami występującymi w organizmie. Nie należy ich jednak bagatelizować, ponieważ mogą być one kluczem do zdiagnozowania poważniejszego stanu chorobowego organizmu oraz mogą mieć bezpośredni wpływ na jakość życia osób, których dotyczy. Czytaj więcej. Zatwardzenie, przyczyny, zaparcie stolca samo w sobie nie jest choroba, lecz objawem zaburzeń funkcjonowania przewodu pokarmowego o bardzo różnym podłożu. Zaparcia mogą być wynikiem radykalnej zmiany w sposobie odżywiania, do której dochodzi najczęściej podczas wyjazdów wakacyjnych, kiedy nie mamy dostępu do typowych produktów spożywczych, z których korzystamy w domu. Inna przyczyna są tak zwane zaparcia nawykowe, czyli sytuacje, kiedy z pospiechu, nieprzyjemnych doświadczeń życiowych, stresu lub innych przyczyn nie korzystamy z toalety, wstrzymując odruch defekacji. Warto nadmienić, że osoby jedzące zbyt mało żywności również mogą skarżyć się na trudność w oddawaniu stolca, ponieważ do przewodu pokarmowego dostaje się zbyt mała objętość spożywienia. Jeśli korzysta się z leków, należy sprawdzić, czy skutkami ubocznymi nie są zaparcia. Niestety najpowszechniej przewlekle zaparcia są wynikiem prowadzenia nieodpowiedniego stylu życia. Sprzyjaja im stres, pospiech, niska codzienna aktywność fizyczna, siedzący tryb życia, a także dieta uboga w błonnik pokarmowy, czyli taka, w której jego spożycie jest niższe niż 25 do 30 g na dobę. Niewystarczające spożycie błonnika obserwuje się u osób, które jadają mało warzyw i owoców, a także opierają swoją dietę na niskoblonnikowych produktach rafinowanych, oczyszczonych, czyli wykonanych z maki o jasnym typie. Do produktów o niskiej zawartości błonnika zaliczamy biały chleb i bulki, jasny makaron, biały ryż, kaszę manna i kuskus, suchary, wafle ryżowe, słodkie platki zbożowe, słodycze, tradycyjne wypieki, drozdżówki, ciastka, pizzę, bulki do hamburgerów i hot dogów, pszenne tortille, nalesniki, placki i tym podobne. Zatwardzenie, objawy. Zgodnie definicja, zaparcie to oddawanie twardego, zbitego i grudkowatego stolca z wysiłkiem, z częstotliwością rzadsza niż 3 razy w tygodniu. Zaparciom bardzo często towarzyszy poczucie niepełnego wypróżnienia,
atak zewrażenia zapchania w dolnej części brzucha. Pacjenci często zgłaszają również chęć oddania stolca, natomiast do wypróżnienia nie dochodzi. Ponadto dla zatwardzenia charakterystycznymi objawami dodatkowymi są wzdycie brzucha, ból i dyskomfort w podbrzuszu, a także uczucie ściskania. Co jest na zatwardzenie? Zanim zdecydujemy się na codzienne spożywanie zastraszającej ilości otrap lub zakup kolejnego reklamowanego preparatu na zatwardzenie, warto zastanowić się nad przyczyną problemów z wypróżnianiem. Bez ich zlikwidowania, każda kolejna metoda na zatwardzenie będzie tylko walka z wiatrakami. Brak śniadania nie bez powodu. Śniadanie nazywane jest najważniejszym posiłkiem dnia. Oprócz solidnej dawki energii i składników odżywczych, posiłek ten jest pierwszym po około 12-godzinnej przerwie bodźcem dla przewodu pokarmowego. Pełny zoladek jest sygnalem dla jelit, że mają pracować i przesuwać treść do końcowych odcinków przewodu pokarmowego. Jeśli tego sygnalu nie ma przez długi czas, przewód pokarmowy zwalnia swój rytm i pojawiają się problemy z wypróżnieniem. Rozwiązanie: postaraj się znaleźć rano czas na chociaż drobny posiłek. Jeżeli nie masz czasu jeść sytego śniadania, wystarczy, że napijesz się maslanki, zjesz jogurt naturalny i jakiś owoc. To już będzie sygnał dla zoladka, że czas rozpocząć pracę i poruszyć dalsze odcinki przewodu pokarmowego. Nieregularne posiłki. Brak regularności w spożywaniu posiłków również zwalnia pracę przewodu pokarmowego. Podobnie jak w przypadku braku śniadań, przewód pokarmowy nie ma bodźca do efektywnej pracy. Natomiast nauczenie swojego organizmu tego, o jakiej godzinie jemy, skutkuje lepszym wydzielaniem enzymów trawiennych. Przekłada się to na bardziej efektywne trawienie pokarmu. Rozwiązanie: planuj swoje posiłki. Z pewnością dasz radę znaleźć kilka chwil w ciągu dnia, kiedy możesz spokojnie zjeść. Wystarczy, że uwzględnisz w swoim planie dnia trzy główne posiłki, które będziesz jeść co w miarę stałych godzinach. Zbyt mało picia. Nasz organizm oprócz jedzenia potrzebuje również odpowiedniej ilości płynów. Jest to częsty błąd dietetyczny osób, które zwiększają w swojej diecie ilość zbłonnika. Bez jednoczesnego zwiększenia ilości wypijanych płynów, spożyty błonnik będzie pochłaniał wilgoć w przewodzie pokarmowym. W ten sposób tylko zatka jelito i nasili problem, zamiast pomóc. Zbyt mało płynów w diecie to również częsta przyczyna kłopotów u osób starszych. Z wiekiem odczuwanie pragnienia zmniejsza się, dlatego warto zadbać, aby seniorzy zawsze mieli dostęp do napoju i przypominać im o tym, że powinni się napić. Rozwiązanie: wypijaj codziennie 1,5 litra napojów. Najlepiej wodę nisko i średnio zmineralizowana, bez źródlana. Nie jest istotne, czy to woda gazowana, czy nie. Wybieraj taka, jaka lubisz. Dla urozmaicenia możesz pić ją z plastrem cytryny, ogórka lub liściem miety. Jeśli to możliwe, noś ze sobą mała butelkę wody, kiedy gdzieś wychodzisz. Dostępne są także aplikacje mobilne, które ułatwiają zliczenie szklanek wody wypitych w ciągu dnia. Na pewno mogą się przydać, przynajmniej na początku wyrabiania w sobie nawyku picia wody. Mało warzyw lub owoców. Według zaleceń WHO oraz Instytutu Żywności i Żywienia, każdego dnia powinno się spożywać 5 porcji warzyw i owoców w proporcji 3:2:2. Są one źródłem błonnika pokarmowego oraz cukrów fermentujących. Pobudzają pracę jelit oraz stanowią pozywkę dla naszych bakterii jelitowych, które także korzystnie wpływają na perystaltykę. Jeśli jemy zbyt mało warzyw i owoców, pozbawiamy jelita tych zbawiennych substancji. Rozwiązanie: spróbuj stopniowo zwiększać ilość warzyw i owoców w swojej diecie. Może to być na przykład jabłko jedzone jako przekaska zamiast batonika. Możesz do kanapki zabrać pomidory koktajlowe lub trochę pokrojonej papryki. Ważne, żeby wybierać takie produkty, które smakują nam najbardziej. Nerwowa atmosfera i stres. Jedzenie w pospiechu i nerwowej atmosferze to łatwy przepis na nabawienie się zaparcia. Stresujące sytuacje nie są dobrym momentem na posiłek, ponieważ wtedy organizm spodziewa się ucieczki lub walki, a nie zużywania energii na trawienie pokarmu. W takiej sytuacji najczęściej sięgamy po jakąś drobną przekaskę,
która z braku czasu niemal polekamy w całości. Niedokładnie przez utekesy sa obciazeniem dla przewodu pokarmowego, który nie jest w stanie rozdrobnić ich tak, jak zeby. Organizm zwalnia więc pracę przewodu pokarmowego, żeby jak najlepiej poradzić sobie z dodatkowa praca, jaka jest rozdrabnianie pokarmu. Rozwiązanie: unikaj jedzenia w pospiechu. Postaraj się znaleźć w pracy chociaż 15 minut na drobny posiłek. Wtedy spróbuj się skupić tylko na jedzeniu. W miarę możliwości unikaj w tym czasie pracy przy komputerze, ważnych rozmów telefonicznych czy obsługi sprzętu biurowego.